Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Fable The Lost Chapters i w tym odcinku będziemy, z tego co pamiętam, eskortować kupców do kurhanów. Tylko zanim zaczniemy, sprawdzę, czy ja nie wydałem punktów, powiedzmy. Czy wydałem punkty? Wydałem punkty, to okej. W takim razie poproszę już sobie eskortę kupców z wyzwaniem. Zobaczymy, co ciekawego można znaleźć w tym wyzwaniu. I tak, ogólnie nagrywam tę misję, ten odcinek drugi raz, ponieważ musiałem zmienić program do nagrywania, ponieważ mój pierwszy program znowu miał jakiś problem z synchronizacją dźwięku. Także trzeba wrócić do trochę innych rozwiązań. Dobra, co my tu mamy? Mamy bez ochrony, czyli możemy sobie wziąć. Bez draśnięcia nie ma szans, żeby wziąć. I chroń kupców, myślę, też mogę spróbować. I tyle. Dzięki, słuchajcie panowie, jesteście zajebiści, dzięki, dobra. Jedyne co pamiętam z tej gry, tak faktycznie, jak grałem w ogóle w czasach, no kilka lat temu powiedzmy grałem tak. Fable. No. Tak jak mówiłem, grę przyszedłem w ostatnio, chyba miesiąc temu to było. Ło, co to jest? Co ty jesteś? Jakie to jest mocne, ej. To jakieś żuki zniszczenia świata plus 9. Au. Dobra, a masz... Dzięki. Dobra, ale wracając do tego, co mówiłem. Grę przyszedłem, tak mówię, miesiąc temu, ostatnio. Ale wcześniej, grę przyszedłem kilka lat temu i to z tego co pamiętam, jedyna rzecz tak faktycznie, znaczy jedna z tych ważniejszych rzeczy, które zapamiętałem, to był właśnie ten koleś, który zawsze przez całą grę, bo nigdy mi się nie chciał wykonywać questów dla niego, co przechodziłem przez środek tych dróg, to było W ogóle nie wiem, co tu bandyci robią. Ale można wziąć na dla expa. Au. Gin. Oj tam. Masz. Od tyłu. No raz, my nie muszę ich zabijać. Ale wiecie, zawsze trochę expa, nie? Gdzie mam iść? Gdzieś tutaj. Tu, gdzieś tu. Dobra. Zakupczami idę. Niechaj i tak będzie. Nie wiem, co mnie goni, ale mam to w dupie. Okej. Okay. Mam sobie tutaj kawę do pijania, więc ogólnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł o 21:30 pić kawę. Aczkolwiek ja jestem chyba antykofeinowy. Na mnie ani kawa, ani jakieś energy drinki nie działają za cholerę. Choćbym nie wiem jak chciał, żeby działały czasami. Czasami wiecie, no... Potrzebny jest po prostu... No chce wam się spać, no ale no... Nie możecie, powiedzmy, bo musicie coś zrobić. No i chcecie, powiedzmy, jakiegoś energy drinka czy kawę się napić, żeby to ogarnąć. Problem jest taki, że na mnie to nie działa i to jest czasami trochę denerwujące. No ale dla smaku mogę w sumie wypić. Dobra. Teraz muszę przejść tam, tak? Okej. Okay. Znowu te zmutowane żuki zniszczenia świata plus 9. Ogólnie to jest pierwszy system walki, bo to jest to coś z stylu Gothica 3, czyli naciskanie lewego przycisku myszy tak... tak szybko jak się da. Niby można tutaj korzystać z bloków, mocniejsze uderzenie i tak dalej, ale i tak powiedzmy najbardziej efektywnym jest po prostu klikanie lewego przycisku myszy na zabój. Bandyt. Uwaga, bandyckie myto na wprost. Siema panie kupcu.
Jak przyszedłeś przez bandytów? O. Bandyckie myto, przygotuj złoto. Nieuiszczenie opłata oznacza powolną i bolesną śmierć. O, mogę. Or we can always use your head as an ornament. Either way suits us. So, unless you're wanting to end up dead, you'll hand over your shinies. Chciałbyś moje pieniążki, co? Chciałbyś pieniążki, a tu nie ma pieniążków. Patrz, co masz w nagrodę. Pyk! Ok, widzicie, tutaj mamy celownik, który nam się tak w cholerę trzęsie. Aby go ustabilizować, oczywiście jest skill do tego. Tam chyba, nie wiem, celność. Tak się to chyba nazywa. W sumie to miałoby sens nawet. Fuck. Prawie. Dobra, koniec zabawy. Teraz się bijemy. Dobra, możemy się z nim pobić. Dawaj, bij mnie. No. Ogólnie tak faktycznie blok działa wtedy głównie, kiedy mamy jednego przeciwnika tylko. W takiej grupce, czyli około 5 bandytów na przykład, to raczej nie ma większego sensu, bo zablokujemy jednego, a chwilę później zacznie do nas strzelać 5. Znaczy strzelać, no w sumie mogą strzelać z kuszy, tylko oni bardziej tam z mieczów. Ze swordów. Dobra, to ma jakiegoś bandytę bossa, więc lepiej go wykończyć jako pierwszego. Epic. Fuck. A nie, trafiłem w głowę, to dobrze. The boss is down. Dobra, skuszę najpierw tych śmieci. Oni, czemu oni spieprzają ode mnie? What the fuck? A, bo ja chyba zrobiłem ich bossa i oni tak, o, to koniec, uciekajmy. Fajnie. Nawet nie wiedziałem, że... Ogólnie bossa chciałem zabić, bo wydawał mi się najgroźniejszy, no ale... Skoro jeszcze takie, bo nóż się to doszczaje. Zwiększenie mocy płomieni. To jest ogólnie bardzo fajna rzecz. To jest taki kryształek, który nakładamy na broń i... W tym przypadku oczywiście będziemy mieli zwiększone obrażenie od ognia. Są też różne inne kryształy. Na pewno za niedługo znajdziemy, z tego co pamiętam, kryształ piorunów. Potem też do questu dostaniemy kryształ srebra. Chyba na wilkołaki, z tego co pamiętam. Fajna sprawa. Tylko oczywiście nie będę nakładał go na ten miecz, bo to nie ma sensu. Ten miecz jest strasznie słaby, który ja mam w tym momencie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będę zbierał na miecz... to był wielki obsydianowy chyba miecz, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Okej. Czy coś jest fajnego jeszcze? Chyba nie. Ja muszę teraz strasznie szukać srebrnych kluczy, bo ja mam... Pamiętam, jak grałem ostatni raz, to miałem cholerny problem ze znalezieniem tych srebrnych kluczy i zawsze miałem ich... W ogóle na śmiesznie, na końcu gry miałem chyba ich z 5. Coś koło tego. Zresztą szczerze mówiąc, nie szukałem jakoś za bardzo, no ale mimo wszystko, miałem ich 5. To nie jest jakaś wybitna liczba. Dobra, to mamy chyba już nasz quest. Nie, to jest teleport dopiero. A musimy dojść do mrocznego lasu. Mchoczny has. Znowu żuk. Zmutowany żuk. Zniszczenie świata plus 9. What? Co ja zrobiłem? A, błyskawicę mam przecież. Teraz tak. What the fuck? Ja zrobiłem. Co jest dobra droga? To jest dobra droga. Rotuję cię! Easy. No jak po meczu w lolu, easy. GGWP easy, bro. A potem reporty polecam. Dobra, tutaj można wyłowić coś fajnego, tylko oczywiście nie mam wędki, bo nikt jeszcze ze sprzedających wędki nie miał. Tak się złożyło. O Boże, chciałem się napić tylko kawy, zostawcie mnie! Nie chcę się z nim bić. Nienawidzę hobesów w ogóle, więc uciekam od nich. Thank
Bravo, you're here! I thought we were gonna die in this hellish place! We have to get to the Barrow Fields at the other end of Darkwood. You lead the way. We'll be right behind you. The sooner we put this forest behind us, the better. There are unnatural things out there. Eskortuj kupców! Okej. Okej, to wiem. Oczywiście misję wykonujemy na Golasa. W normalnie gaciach z brytyjską flagą. Najśmieszniejsze jest to, że nie wiem, czy ta brytyjska flaga na dupie to jest powiedzmy jakiś sposób, nie wiem, obrażenie Brytyjczyków, czy odwrotnie, czy powiedzenie, o, masz gacie z flagą Anglii, jesteś fajny. Dobra, to co frajer tutaj jest w ogóle? Ah, help! Something bit me and left me for dead. Please, let me come with you. We can't let him follow. He's infected. He'll be eating our guts before we know it. We have sworn a traitor oath. We have to help him. This isn't a good idea. Not a good idea at all. I can pay well and there won't be any trouble. Okej, teraz sprawa jest taka, że jeżeli pozwolimy mu się przyłączyć, to... To co się potem stanie? Jeżeli nie pozwolimy mu się przyłączyć, to dostaniemy w cholerę punktów zła. Także jednak, jako że gramy dobrym bohaterem, lepiej jednak pozwolić mu się przyłączyć. I'm very grateful, bro. To spoko. Czy coś tutaj jest? Jakaś skrzynka. Zaraz tam idziemy nie pyskować z tyłu. Fiolka zmartwychwstania, mamy już 4. Jo, 4 fiolki zmartwychwstania. Jo. Magna w mrocznym lesie. Jaki przyjemny. Okej. Co jest? Wolverine, co? Czy on powiedział Wolverine? Ej, gdzie on jest? Chodź tu, a masz z takiego ataku podwójnego i tu masz jeszcze jeb. Au. Ale tu dziuki zrobię, dziób. Co nie robią? Weźcie, wstójcie w miejscu, bo zginiecie. O, dobrze trafiłem. Mhm. Brawo, Feo. Idealne użycie wzmocnionego ataku, proste w powietrze. O! O masz! Jep. I umarł. Okej, tu mamy drzwi i pamiętam, co one chciały, więc... I block the way to all but the most combat hardened. If you request, my guardians will test your mettle in combat. Meet their challenge, and the reward I hide is yours. Teraz tak, to co nam rzuci to są zwykłe hobesy, każda fala powiedzmy jest trochę silniejsza. I zabiciem ich nie powinno być większego problemu. Problem jest taki, że wykonanie tych questów, tych drzwi w tym momencie jest kiepskim pomysłem, bo przy okazji te hobesy będą się też rzucać na kupców i jak nagrałem ostatnim razem, to zrobiłem właśnie tych quest od drzwi i straciłem jednego kupca, przez co straciłem właśnie przechwałkę. Także w tym momencie wydaje mi się nie za bardzo warto robić tego questa. Na pewno nie kiedy mamy tych kupców razem z nami. Co idziemy sobie zjadł, wiecie, tutaj, bo nie chcę marnować tutaj tej mikstury. Żywność. Niech będzie czerwone mięso. Takie dobre czerwone mięso. O, to są wredne cholery. Trzeba rzeszczelić. Jakbyś do nich podeszł, oczywiście one by tam... Tak, wiem, co to robi. Jakbyśmy do nich podeszli, to one by zaczęły się trząść i od razu by wybuchły. Także lepiej ich pozestrzelać stąd. Dobra, idziemy. Ale patrzcie, jak fajnie wybuchły, tak... Wow. O, jeszcze ten został.
Dobra. Chodźmy, panowie. Shall we continue? Shall we? We need to move quickly. There's a trader camp through the next gate. We need to be careful though. Here it is. Co jest? Ej ty! Zostaw moich kupców, ty ktoś ci pozwolił ich ruszać, śmieciu. Patrz jakie kuźwa gnidy, no. Ej! Skórzane buty. O to. Skórzane buty raczej. No chyba są takie same jak te moje obecne, co znaczy obecne, w tym momencie nie mam żadnych, bo jestem fajny, nie potrzebuję butów. Ej, czego się tak drzecie? Zostaw. Ej, no coś powiedziałem, tak? Wszystkich zabiłem? Wszystkich, dobrze. Jakiś kuferek? Trochę złociwa. Złoto zawsze na propsie, przyda się do broni. Ej! W ogóle oni tak biegną, normalnie szarżują, drą się jak jakieś wikingi. Kurde. Ja zawsze chciałem być wikingiem, ale zostałem bandytą. Sorry. Kolejni. No widzę jakiś klan wikingów. Dobra. Co jest? Znowu się drzecie? Rozszerzaczego kupca, no żeż patrz jaki to jest śmieć, no. Ten jest tu, weź mi go, zabij. Kupca mi będzie bił śmieć, no. Okej, okay, problem jest taki, że nie za bardzo mogę ich uleczyć, także musimy jakoś z nimi dojść do pierwszego obozu, powiedzmy. Gdybym miał spell, powiedzmy, leczenie, tak, to oprócz samego siebie to leczyłbym też tych, którzy są w pobliżu. No, ale tego spela jeszcze nie ma. Ale fajnie. Doszliśmy do obozu, oni tutaj sobie wejdą i się trochę uleczą. Szkoda, że ja też się nie mogę uleczyć. No więc skoro już tu jesteśmy, to sobie wszystkich obgrabimy. Okej, okay, a więc jak widzicie, oni tutaj się już uleczyli tak fajnie. Serious money, bro. Chwilka zmartwychwstania. Mistrz gry, on ogólnie chyba nie ma, znaczy... Mistrz gry, to jest chyba Blackjack, tak? Z tego co on powiedział. Nigdy za bardzo nie interesowały mnie, powiedzmy, gry od tych tutaj ludzi. Bo... jestem w tym słaby, to po pierwsze, po drugie raczej chyba też jakoś nie za bardzo. To jest warte. Ale mogę coś od nich kupić. I am pleased to serve you. Na pewno kup sobie łopatę od ciebie. Oprócz tego chyba nie masz nic. Czy coś ci mogę sprzedać? Mogę ci sprzedać... żeby nic. Fajnego. Okej. Okay. A ty? Kup przedmioty, broń do walki w zwarciu. A, bo ja chcę sprzedać, ja chcę kupić. Ej, stop, kup. Wielki topór mistrzów. Też dobre, ale kurde, jest cholernie drogi, więc wciąż będę przy moim wielkim mieczu obsydianowym na niego będę już bierał. Co to pisze? Blablabla, nic, dobra. Darkwood is a dangerous place, hero. Zostawy nie masz żadnych. Same mroczne rzeczy tu masz, ty. Mroczny szklepikarz. Dobra, to idziemy dalej, panowie. Skoro sobie odpoczęliście, HP sobie zregenerowaliście, to możemy iść dalej. Dobra. I'm not gonna turn. Ja? Nie zmienisz się, tak?
Skoro tak mówisz... Nie ruszaj się, nie ruszaj się, stój w miejscu. Nie. Puf! I piękny headshotik. Dobra, raczej go tego nie zestrzelę, ale... A, gówno tam. Dobra, chodźcie. Warto, że zdjąłem bossa. Jak zdjąłem bossa, to jest już spokojnie. W ogóle te odcinki tych kupców są zajebiste. Ups. Ogólnie Fable ma strasznie takie humorystyczne, powiedzmy, podejście do questów, czy do jakichś różnych spraw. To jest strasznie przyjemne momentami. Even higher. Ale tak sobie słucham tych odcinków, tych kupców z tyłu i... Headshot number one, headshot number two, headshot number... Nieważne. Okej, okay, dawać mi kulki. Dobra. Badacie ogólnie jestem jakoś strasznie trudni do pokonania, więc napadają na kilka hitów. O Boże, zaś te hobbesy, jak ja ich nienawidzę, blablabla. Fiolka zmartwychwstania, mówicie mi, tak? Dobra, to zrobimy z nimi tak. Pyk. O kuźwa, to hardkorowe. Jak one to robią? Dobra. Jeb, jeb, wszystko tu naraz, kosze, jakie rzeczy tu się dzieją. Masz tu błyskawicę, której w ogóle nie chciałem użyć. No ale dobra. Totalnie się nie przemienił. Okej, to jest problem. Chodź tu. Au, au, au. Potrzebuję... Co ty robisz? Jezus Maria, ten dobił martwego hubbesa. Zajebiście. Zostaw mi kupców. Ty. Zły kupco wilkołaku, masz po dupie. Ej, no przecież bronię. A masz? Czemu wy za mną idziecie? Wy chcecie zginąć tak perfidnie. No nie tak, pójdziemy za tobą, bo chcemy umrzeć. To jest dobry pomysł na życie. W ogóle pomysł na życie, żeby umrzeć. Oh dear. Mario jeszcze... Kurde, jaki on jest mocny. Umieraj, śmieciu. Ej, on zablokował mój ten? On powinien przez wszystkie bloki przechodzić. Co to za cheaterstwo? Oh fuck. No patrz. Ty śmieciu. Gdzie on jest, no? Gdzie skakał? Wilkołak czy małpa, kurde. Dobra. O, widzicie, to jest kolejne jakby takie do wyłowienia. Tutaj jest taki bajerancki ten. I wciąż nie ma wędki, więc nie wyłowię. Rzucie. Jest nowelą. Okej, z tego co pamiętam, to jest ostatnia lokacja przed tymi kruchanami, czyli miejsce, do którego musimy doprowadzić naszych drogich i bezsennych kupców. Czy tutaj coś będzie chciało mnie zabić ogólnie? Na razie nie. Aha. Mamy golema. Ogólnie pamiętam, że... Dobra. Ogólnie pamiętam, że walka z tym golemem, jak pierwszy raz grałem w ogóle w Fable'a, sprawiała mi tyle problemów, że chyba z 5 czy 4 fiolki zmartwychwstania na nim straciłem. W tym momencie walka z tym golemem jest, powiedzmy, bardzo prosta i... praktycznie
Jeśli stracę jakieś życie na nim, to tylko mały kawałeczek, bo raz coś spieprzy i dam się trafić przez jeden z tych kamieni. Ogólnie taktyka jest bardzo prosta, po prostu, bo kiedy on... O, w mordę. Tak, nie miałem rąk na klawiaturze teraz. A kiedy on zaczyna do nas nawalać tymi kamieniami, po prostu musimy puścić cięciwe i ruszać się na boki. I to tyle. Cała filozofia. Filozofia. Pyk grzeszczały, masz pyk drugie i je... O, kuźwa. No to... To koniec. Game over. Dobra, jeszcze mu tam troszeczkę życia zostało, więc nie powinno być problemu. 68 i 71, potężne obrażenia mu zadaje. I teraz będzie 68 i 62. Oła. Ej. Teraz powinien umrzeć. Dobra. Golemy zawsze mają, pozostawiają po sobie oprócz doświadczenia jakieś fajne rubiny czy coś takiego. O, no ten dostał rubin, albo szafir, albo coś takiego fajnego, co świeci. Ogólnie zawsze te rubiny, nie wiem po co mi były, bo one tak mi zostawały chyba tylko do sprzedania. Nie wiem, czy można z nich coś wytworzyć, czy nie. Cholera wie. Okej. Okay. A więc dotarliśmy do kurhanów, czyli miejsca, gdzie oni chcieli dojść. Że tak to powiem. If you know what I mean. No i co? No i to tyle. Niech oni tam tylko dojdą tu do mnie. Kurwa, coś dojdą. W dzisiejszych czasach trzeba na każde słowo uważać. W momencie, kiedy kilka lat temu powiedzenie słowo dojdą nie byłoby niczym dziwnym, w dzisiejszych czasach jest, powiedzmy, jednoznaczne z jednym. I tu nic nie ma. Wiecie co, ja mogę sobie już ubrać mój ekwipunek. Strój, zestaw, praktykant z kapturem, dzięki. I mam 6000 złota już w ogóle. Wow, fajnie. Czy coś tu jest fajnego? Przestańcie mnie nazywać Chicken Chaser, co za chuje. Okej, tu mamy jednego z tych niebieskich grzybów. Nie wiem, czy pamiętacie questa, którego dostaliśmy chyba w tam poprzednim albo dwa odcinki temu. Żeby tam uratować jakiegoś chłopca, który tam się czegoś nażar i te niebieskie grzyby są potrzebne, aby go tam ratować. To jest sobie stoi. Możemy go chyba odkupić za gościa albo ukraść. Pretty popular items, I can tell you. I've only got one left now. Sold one to a trader near the guild, and then the other two. Let me think. Oh yes, one went to a rather miserable woman, likes to hang around the picnic area. The other went to a fellow who said he was throwing a party in the guild woods. So, are you interested? Demand is high, supply is low, so I can't take anything less than 1500 gold. Nie. Not buying. It's your luck. To jest śmieszne. Patrzcie. Grzyb u niego kosztuje 1500 sztuk złota, tak? Robimy tak. Hey, thief, thief. He's taking my mushroom. Oczywiście wielka panika. Niech nas jakiś strażnik to musi złapać. Oczywiście dajemy karę. I tyle. Po prostu tylko 750 sztuk złota kary, a gdybyśmy chcieli go kupić, powiedzmy, legalnie, to stracilibyśmy 1500. Postaram się tego questa wykonać, bo tam coś mi powiedział, gdzie one mogą być. Ewentualnie wy mi możecie trochę podpowiedzieć z dokładnymi, powiedzmy, jakimiś szczegółami, gdzie są te grzyby. No, w tym momencie ja się będę z wami żegnał, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.